Polsce rozpoczęły się szczepienia seniorów powyżej 70 roku życia. Jak wygląda ten program szczepień? Kto już teraz dostanie swoją szczepionkę, a kto będzie musiał na nią jeszcze poczekać? Między innymi o tym porozmawiam z moimi dzisiejszymi gośćmi w programie Newsroom. Agnieszka Kopacz, witam bardzo serdecznie. A jak ten program szczepień wygląda tak naprawdę na pierwszej linii frontu? O tym doskonale wie mój pierwszy gość, Jacek Krajewski, prezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Panie doktorze, jak wygląda to szczepienie seniorów w pana placówce? Pacjenci są poumawiani na określone godziny. Dostają wcześniej taką informację, ponieważ mamy do czynienia z pacjentami w wieku podeszłym, a więc muszą, oprócz tego, że nie zawsze zauważają SMS-y, które do nich przychodzą po e-rejestracji, muszą być jeszcze poinformowani telefonicznie, czy przypomnienie musi być telefoniczne. Dzisiaj praktycznie kilkadziesiąt minut spędziliśmy jeszcze przypominając pacjentom o tym, że mają szczepienie i że mają się pojawić, o której godzinie mają się pojawić. A więc szczepionki przyszły dzisiaj rano. Przyszedł pakiet także, który towarzyszy szczepionkom, a więc fartuchy, maseczki, igły, strzykawki, plasterki. To wszystko, co jest potrzebne do szczepienia. I teraz przed nami tylko umówienie pacjenta i uzgodnienie, żeby był o określonej godzinie. A ponieważ szczepimy taką grupę, to tak jak mówiłem na początku, no, trzeba tym naszym starszym państwu to przypominać. I dzisiaj zajmowaliśmy się przypominaniem sprawy i przypomnieniem sobie pewnych procedur, które w czasie szczepień obowiązują, tak żeby mieć to na świeżo. Panie doktorze, a ilu seniorów, można tak powiedzieć kolokwialnie, odeszło z kwitkiem i nie udało im się zapisać i zdążyć na tę pierwszą partię szczepionek? Czy jest to duża grupa? No, jest to pewna grupa osób, które później się zdecydowały, ponieważ no, przynajmniej w mojej praktyce było tak, że ci wszyscy 80-latkowie, którzy chcieli, zostali zapisani. Natomiast no, tak to bywa także i w tym wieku, że decyzja przychodzi troszkę później, opiekunowie namawiają, obejrzą jakąś audycję promocyjną czy informacyjną i wtedy się zastanawiają. No, tacy, którzy przychodzą później, są dopisywani w dalszej kolejności, dlatego że teraz już do 31 marca w mojej praktyce i w wielu, wielu praktykach tak naprawdę nie ma już miejsca, nie ma terminu, żeby wpisać taką osobę, więc oni są wpisywani na następne wolne terminy, które będą. Na ten moment to jest lista rezerwowa, czyli taka, która spodziewamy się, że będzie uruchomiona wtedy, kiedy będzie już określone, jak z terminami i jak ze szczepionkami po 31 marca. Panie doktorze, w ubiegłym tygodniu widzieliśmy zdjęcia, na których widzimy tych seniorów stojących w kolejce przed przychodniami, seniorów, którym nie udało się telefonicznie na przykład zapisać na szczepienia i przychodzili do swoich przychodni, żeby się zarejestrować. Pan jako lekarz był zszokowany tymi obrazami, kiedy ci seniorzy byli stłoczeni w jednym miejscu i potencjalnie no, narażali się na niebezpieczeństwo zakażenia. No pewnie, że tak. No, to jest sytuacja, która nie powinna była powstać. Ale powiem pani redaktor, wszyscy pamiętamy, że to jest pokolenie, do którego po części ja już też zaczynam się zbliżać, które pamięta czasy PRL-u, czasy komuny, czasy minione, gdzie tak naprawdę jak się czegoś nie wystało, jeżeli się czegoś nie wyszarpało, to się nie miało. I to gdzieś tak głęboko tkwi w naszej świadomości. I te wszystkie dodatkowe sprawy, a więc możliwość przez IKP, strona internetowa, formularz, SMS czy infolinia, to są rzeczy, które są na drugim miejscu. Tak naprawdę jak nie pójdę sam, nie załatwię, nie wystoję, to nie jest ważne, to nie liczy się. I ten pęd, ta świadomość także u tych właśnie naszych starszych, u naszych seniorów jeszcze jest bardzo mocna. Ja myślę, że to jest jedna z przyczyn tego, że oni pod te przychodnie przychodzili i wystawali tam, tworząc niebezpieczeństwo dla siebie i dla innych, bo przecież możliwość zarażenia cały czas istnieje, przecież mamy tą pandemię i na razie co prawda jest trochę mniej nowych zakażonych, ale mimo wszystko niebezpieczeństwo jest. No, oni przychodzili w nadziei, że jednak wystoją, że dostaną, nie przemawiały do nich albo później dopiero trafiły argumenty, że tak naprawdę do 31 marca
wszystkie miejsca już są zajęte i że to, co oni mogą wystać, to tylko wpisanie na tą listę rezerwową. To było szokujące, oczywiście bardzo to złe wrażenie robiło, ale jakby rozumiem dlaczego tak się stało, rozumiem skąd ci nasi seniorzy tam się zrobili, tak jak powiedziałem. Dlatego, że jeszcze w naszej świadomości tych starszych osób, które pamiętają stare dzieje, mają pewne schematy utrwalone w głowach, ale przy okazji tego programu szczepień pojawiają się też pewne absurdalne historie. Jedną z nich na Twitterze przytoczył Bartosz Arłukowicz, a więc były minister zdrowia. Seniorka, 73 lata, ze Szczecina, została zarejestrowana po kilku godzinach walki z infolinią na szczepienie w Złocieńcu. Nie ma prawa jazdy, nie ma też samochodu. Teraz spokojnie wsiądzie w PKS lub PKP i te 120 km spokojnie dojedzie, a mogłaby w swoim POZ-cie, ale pojedzie do Złocieńca. Jak pan oceni tę historię, którą przytacza Bartosz Arłukowicz, totalny absurd? Absurd, ale Bartosz Arłukowicz przedstawia sytuację w taki sposób, żeby ona była absurdalna. Jeżeli jest tak, że mamy jakieś wolne miejsce i pacjent bardzo chce być zaszczepiony teraz, w tym terminie, no to jest wskazane to miejsce tam, gdzie ono jest. Ponieważ nie ma przychodni, 120 km dalej, to powstaje absurdalna sytuacja, że pacjent jak chce teraz być zaszczepiony, to musicie 120 km przejechać. Oczywiście, że tak nie powinno być, no ale mamy tyle szczepionek, ile mamy i te właśnie trudne i absurdalne sytuacje są spowodowane tym, że producent nagle zmniejszył ilość szczepionki, którą dostaniemy i tak na dobrą sprawę, żeby jeżeli ktoś bardzo chce, no to wstaje przed taką właśnie absurdalną, trochę zmrożka sytuacją, gdzie musi wykonać pewne czynności, które na pierwszy rzut oka są nie do spełnienia. Więc rzeczywiście ta sytuacja powstała tylko dlatego, że istnieje taka możliwość przekierowania na inną placówkę, gdzie jest jeszcze miejsce, a ponieważ w systemie ta placówka znajduje się tak daleko, no to mamy z czego się pośmiać. Ale to śmiech przez łzy, prawdę mówiąc. Śmiech przez łzy, tak jak wspomniał pan doktor, mamy te mniejsze dostawy szczepionek, mniejsze niż się spodziewaliśmy. No, o tym wiadomo było od pewnego czasu. Minister Michał Dworczyk powiedział, do końca marca zaszczepimy nieco ponad 3 miliony osób, ale system, który stworzyliśmy, pozwoliłby na zaszczepienie 11 milionów osób. Niestety brakuje nam szczepionek. Myśli pan doktor, że jeżeli byłyby te szczepionki, to rzeczywiście udałoby się zaszczepić w tym terminie aż 11 milionów osób? Pytanie, czy ten system po prostu byłby wydolny? Czy ten system szczepień działa jak należy? Na pewno, panie redaktor, byłaby możliwość zaszczepienia większej liczby osób. To na 100%. Natomiast czy 11 milionów, nie potrafię się do tego odnieść. Nie mam tych danych tak dokładnych i tak dokładnie policzonej efektywności wszystkich punktów szczepień. Myślę, że minister Dworczyk wie, co mówi, ale byłoby to ogromne spięcie. Pamiętajmy, jaka jest tutaj zapora. Czy bariera? Bariera jest taka, że my oprócz tego, że szczepimy, musimy przyjmować pacjentów, którzy do nas przychodzą chorzy. A więc ten ruch chorych musi być tak zorganizowany, aby nie było narażenia pacjentów zdrowych przychodzących na szczepienia od pacjentów chorych. W związku z tym, poza tym ci chorzy pacjenci muszą być w odpowiednich godzinach przyjęci i nie możemy w tej chwili powiedzieć, nie, was nie przyjmujemy, ponieważ są szczepienia, w związku z tym ograniczamy godziny przyjęć. Muszą być także zabezpieczeni, więc tutaj efektywność, czyli to, ile my wykonamy szczepionek, zależy od tego, jak jesteśmy w stanie, ile zespołów szczepiennych jesteśmy w stanie zorganizować w danym punkcie szczepień. I druga kwestia, jak jesteśmy w stanie ten harmonogram, który mamy, dostosować do ilości szczepień. W związku z tym uważam, że na ten moment liczba punktów, które są zgłoszone i ich potencjał jest na pewno większy od tego, który w tej chwili jest wykorzystywany. Myślę, że na pewno co najmniej dwukrotnie więcej moglibyśmy wykonać tych szczepień, biorąc pod uwagę to, jakie mam dane ze swojej organizacji. Natomiast czy 11 milionów, no, trudno mi się odnieść. Trzeba ewentualnie zweryfikować te dane, które podaje minister Dworczyk. Myślę, że on je zweryfikował.
Panie doktorze, usłyszeliśmy także bardzo niepokojącą informację, smutną informację o śmierci pacjenta z Oleśnicy. To mieszkaniec jednego z tamtejszych DPS-ów. Niestety zmarł po podaniu szczepionki. Ministerstwo Zdrowia bada całą tę sprawę. Podobno ten pan miał szereg chorób. Jego opiekunowie mówili, że po podaniu pierwszej dawki szczepionki źle się poczuł, miał stan gorączkowy. Pytanie, czy ta historia może nas bardzo niepokoić? Czy jest to po prostu taki nieszczęśliwy wypadek, który zawsze przy okazji każdego rodzaju szczepień może się wydarzyć? Weźmy pod uwagę, że w Polsce jest zaszczepionych ponad 700 tysięcy pacjentów. To jest pierwszy wypadek, który ma związek ze szczepieniem i który zakończył się tak tragicznie. Związek ze szczepieniem, no, pamiętajmy z tego co wiem, że to nie był bezpośredni odczyn, tylko to wszystkie objawy nastąpiły po paru godzinach i po chyba w następnym dniu. Więc to wymaga jeszcze dochodzenia. Musi lekarz jeszcze prześledzić cały ten proces. Pewnie sekcja zwłok także wyjaśni nam, czy mamy do czynienia z zaostrzeniem choroby współistniejącej, które, bo ten pacjent był ze schorzeniami, nie był całkowicie zdrowy przecież. I czy też ma to związek ze szczepionką, więc tu jeszcze poczekajmy na ostateczny wynik. Natomiast uważam, że na tyle wykonanych szczepień w Polsce, tak bardzo niewiele powikłań, jakie mamy, bo innych powikłań jest niecałe 300 w ogóle, takich mniej poważnych, niepożądanych odczynów poszczepiennych, no to muszę powiedzieć, że to jest bardzo bezpieczna szczepionka. Bardzo źle, że takie coś się dzieje, ale nie ma leku, który nie ma działań ubocznych. I także inne szczepionki, bardzo bezpieczne, którymi się szczepimy, właściwie nie dyskutujemy na ten temat, począwszy od szczepionek na grypę, skończywszy na szczepionkach przeciw na przykład wirusowemu zapaleniu wątroby, także mają powikłania. I też niezwykle rzadko. I tu można powiedzieć, że te powikłania poważne w wyniku zastosowania tej szczepionki no, rzeczywiście są nieliczne. Panie doktorze, w tej chwili mamy do wyboru szczepionki Pfizera i Moderny. Czy pana pacjenci też dzwonią i pytają, czy mogę sobie wybrać szczepionkę, czy mogę sam zdecydować o tym, którą szczepionkę chcę mieć podaną? Nie, no nie, nie specjalnie, zwłaszcza kiedy słyszą, że mechanizm działania jednej i drugiej jest taki sam. Pacjenci bardziej teraz chcą być zaszczepieni i naprawdę bardzo się cieszymy, że jest takie zainteresowanie, że tak wielu chce się zaszczepić i że to taka stała się powszechna, takie powszechne życzenie pacjentów. Natomiast nie dyskutują nad tym. Czasami może miałem jeden czy dwa telefony od pacjentów, którzy mają uczulenia, ale nie takie poważne, na przykład anafilaksję po leku czy po jakimś produkcie spożywczym, tylko wysypki różnego typu. Czy niebezpieczniej dla nich byłoby na przykład szczepić się AstraZeneką, bo przeczytali, że ona ma mniejsze powikłania, że w mniejszym stopniu istnieje zagrożenie po jej zastosowaniu. No i wtedy rzeczywiście rozmawiamy, szacujemy ryzyko. Natomiast nie jest tak, że pacjenci wskazują wprost, że oni chcą tą, a nie inną szczepionką być zaszczepieni. Przynajmniej ja do tej pory takich rozmów nie miałem. Bardzo dziękuję panie doktorze. Jacek Krajewski, prezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie, był gościem programu Newsroom. Raz jeszcze dziękuję panie doktorze. Do widzenia. Dziękuję. Do widzenia. W programie Newsroom w dalszym ciągu będziemy rozmawiać o tym programie szczepień. Pytanie, kiedy na przykład zostaną zaszczepione służby mundurowe. To oczywiście w tej rozpisce, czy w tym planie szczepień już zostało ujęte. Jak to będzie wyglądało w praktyce? O tym między innymi porozmawiam z Rafałem Jankowskim, przewodniczącym NSZZ Policjantów. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Wiem, że służby mundurowe znajdą się w tym pierwszym etapie Narodowego Programu Szczepień w grupie 1C. Pytanie, czy to jest dobry moment na szczepienie policjantów, czy może powinni być szczepieni trochę wcześniej, przed innymi grupami? No ja muszę powiedzieć, że policjanci tak naprawdę są tą grupą zawodową, która bez względu, czy się to komuś podoba, czy nie, jest na pierwszej linii. My jesteśmy naprawdę najbardziej ze wszystkich służb mundurowych wysuniętą grupą. No, policjanci codziennie przeprowadzają
kilkanaście tysięcy interwencji, kilkanaście tysięcy interwencji na drogach. Zatrzymujemy sprawców przestępstw, wchodzimy do różnych mieszkań, na meliny, więc jakby wrzucenie wszystkich służb do jednego wora, jako służby mundurowe odpowiedzialne za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, czy w ogóle za bezpieczeństwo państwa, nie jest dobrym pomysłem. Należy sprecyzować wśród tych służb, które powinny być wcześniej zaszczepione, i tutaj nie mam cienia wątpliwości, nie mają cienia wątpliwości również fachowcy od bezpieczeństwa, że to policjanci są najbardziej wystawieni na strzał, kolokwialnie mówiąc, i to my powinniśmy być, stanowić tą pierwszą grupę w tym worze z napisem bezpieczeństwo. I to jest wasz apel. Pytanie, czy strona rządowa jakoś na to zareagowała? Czy macie jakieś sygnały, że policjanci zostaną przesunięci trochę w tej kolejce i zostaną zaszczepieni trochę wcześniej? Rozmawiamy o tym od kilku dni. Mam nadzieję, że nasze stanowisko, nasz apel do ministra Dworczyka nie pozostanie bez echa. A jakie są te pierwsze sygnały? Michał Dworczyk jest wyrozumiały i rzeczywiście popiera wasze apele? Jeszcze nie rozmawiałem na ten temat z ministrem Dworczykiem. Mam nadzieję, że stanie się to w ciągu najbliższych kilku dni. Na razie sygnalizowałem też tę sprawę Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji. Rozmawiałem na ten temat z wiceministrem Wąsikiem i ja myślę, że wszystkie osoby, z którymi na ten temat do tej pory wymieniłem uwagi, które przelaliśmy i skierowaliśmy do ministra Dworczyka, nie mają wątpliwości, że wśród tych służb policja naprawdę jest najbardziej wystawiona i ma największy kontakt ze społeczeństwem. Wspomniał pan, że rozmawiał pan z wiceministrem Wąsikiem i co on na to, co on panu odpowiedział, jakie jest jego stanowisko w tej sprawie? Jakie stanowisko pana ministra, to trzeba by już jego zapytać. Ja mówiłem mu tylko o tym, rozmawiałem z nim o tym, że to my powinniśmy stanowić tą pierwszą grupę. Informowałem go też, że będziemy jakby niejako poza resortem zwracać się do ministra Dworczyka i prosiłem o wsparcie naszej inicjatywy. No dobrze, a co z samymi chęciami policjantów? Czy sami policjanci chcą się szczepić przeciwko koronawirusowi? Czy zbieracie już takie dane? Jakie jest zainteresowanie ze strony policjantów? Wiem, że takie dane zbierała Komenda Główna Policji, zbierali komendanci wojewódzcy policji. Ta część, która chce się zaszczepić wstępnie, została określona na 50 kilka procent. Ale wiem, że w tej chwili już ta gotowość w szeregach policji jest większa na przyjęcie szczepionki. Czekamy zatem na te decyzje, kiedy policjanci, kiedy pozostałe też służby mundurowe będą dokładnie szczepione. A według pana informacji, to jeżeli policjanci zostaną sklasyfikowani jednak w tej grupie, w której są teraz, to kiedy realnie oni mogą być zaszczepieni? Za ile miesięcy to się może wydarzyć? W związku z tym, jak sama pani redaktor wie, w związku z tymi różnymi informacjami, które docierają do nas głównie medialnie, ale które przekazuje strona rządowa, one się tak zmieniają się informacje dotyczące dostaw szczepionek, że nie chciałbym tutaj prorokować, kiedy to ma miejsce. Chciałbym, żeby to było jak najszybciej. A załóżmy taką sytuację. Czy policjanci mogą, jeżeli nie dostaną tych szczepionek, najzwyczajniej w świecie obawiać się wychodzić na służbę, odwiedzać obywateli w domach, obywateli, którzy przecież też mogą być chorzy na koronawirus? No ja myślę, że taką obawę to mają wszyscy i ludzie, którzy pracują w handlu i ci, którzy jeżdżą pociągami. Także policjanci też pewnie takie mają, jak całe społeczeństwo. No, nasza służba jest niezbędna. My jesteśmy potrzebni na co dzień, w każdej godzinie, przez 7 dni w tygodniu i pomimo tego zagrożenia, które jest zagrożeniem dla wszystkich mieszkańców naszego kraju, no, my też tą swoją służbę będziemy pełnili, bo tego od nas, od tego my jesteśmy, tak, żeby pomagać ludziom wtedy, kiedy trzeba.
Andrzej Duda w wywiadzie dla TVN24 wypowiedział się m.in. także na temat policji, na temat funkcjonowania policji, szczególnie w czasie protestów. No i Andrzej Duda, prezydent, powiedział, jeżeli policja postępuje tak, że nie ma poszkodowanych, to znaczy, że wykonuje swoje obowiązki bardzo dobrze. Czasem policja musi działać w sposób bardzo stanowczy. Uważam, że policja zachowuje się w niezwykle profesjonalny sposób. Nikt nie zginął na tych protestach. To jak pan oceni te słowa prezydenta Andrzeja Dudy, które były szeroko też komentowane i oceniane w ostatnim czasie? Znaczy, pan prezydent może wypowiedział się przynajmniej w tej końcowej fazie swojej wypowiedzi, mówiąc o ofiarach. No nie było to zbyt fortunne zadaniem policjantów. Znaczy, my staramy się interweniować tak, żeby jak najrzadziej korzystać ze środków przymusu, robić to tylko wtedy, kiedy jest to niezbędne i żeby jednak, jeżeli nie da się te w inny sposób interweniować, żeby dolegliwość, żeby te interwencje jakby nie przekładały się na stan zdrowia ludzi, wobec których my interweniujemy. I ja myślę, że tak interweniuje polska policja. Skoro pan o tym mówi, o tej dolegliwości i o tym, żeby to się nie przekładało na stan zdrowia tychże poszkodowanych, dzisiaj w Gazecie Wyborczej czytamy o informacjach z Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur. Działa on przy Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. No i tam eksperci w swoim raporcie przytaczają relacje osób, które były bite pałką, nawet kiedy położyły się na ziemi. Były oczywiście wyzywane. Funkcjonariusz uderzył jedną z osób znajdujących się w raporcie w twarz. Ja się to chyba nie są cieszę, że właściwe zachowania. Oczywiście, że nie. Ja się bardzo cieszę, że pani przywołała ten Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur oraz ekspertów, nie wiem, o których pani mówi. Niemniej jednak ja mam wątpliwości co do tych ekspertów i co do rzetelności takiego przekazu, bo są to relacje tylko osób, które uważają, że tak było. Ja myślę, że każda taka sytuacja powinna być zbadana, prześledzona. Jeżeli były jakieś przekroczenia uprawnień, to taki policjant zdaje sobie sprawę, że poniesie z tego tytułu odpowiedzialność nie tylko dyscyplinarną, ale również karną. I serwowanie opinii publicznej tylko informacji z jednej strony jest po prostu nierzetelnością, które to biuro, które zajmuje się tą Krajowym Mechanizmem Prewencji Tortur, robi na co dzień. I ja znam wice panią rzecznik Hannę Machińską, z którą mam stały kontakt, ale akurat sposób prezentacji, że tak powiem, tych elementów, które są nieprawidłowe, gdzie zarzuca się policjantom jakieś przekraczanie uprawnień, nie bicie osób czy słowne jakieś takie ubliżanie tym ludziom. Jest to przekaz dosłownie płynący z jednej strony, nieweryfikowany poprzez policję. Przecież to generalnie większość takich historii jest nagrywana. Ale no właśnie, zdaje sobie pan sprawę z tego, że te historie są nagrywane, no i bardzo często w mediach też, czy w jakichś relacjach na żywo, które pojawiają się w różnych portalach społecznościowych, widzimy pewne sytuacje. No i do takich sytuacji po prostu dochodzi. Tego negować pewne się nie da. Pewne sytuacje widzimy, ale te, o których pani wcześniej wspomniała, o ludziach bitych w radiowozie czy na komisariacie, tych sytuacji nie widzieliśmy i chciałbym, żeby te sytuacje, zanim ujrzą nawet w jakiś sposób światło dzienne, a już jak wypływają, to należy powiedzieć, że sprawa ta będzie badana i powinna być badana i powinno być wyjaśnione. No nie ma w szeregach policji miejsca dla ludzi, którzy przekraczają w tak drastyczny sposób prawo. Ja się z tym osobiście nie zgadzam, żeby tacy ludzie służyli w policji i mam nadzieję, że ich nie ma. Przedstawianie bez, że tak powiem, dania drugiej stronie głosu i wyjaśnienia sprawy jest nadużyciem.
To skupmy się teraz nad historią, którą przekazał Paweł Tanajno. Chodzi o interwencję policji w klubie w Świebodzinie. Paweł Tanajno, o czym pisze też Wirtualna Polska, składa zawiadomienie na działania służb. Paweł Tanajno mówi, swoją interwencję rozpoczęli od ataku na DJ-a, który tam pracował. On nie był uczestnikiem spotkania, on tam pracował. Zaatakowali DJ-a, zniszczyli mu sprzęt i uderzyli go w twarz. Dlatego tu jesteśmy. Policja nie może się zachowywać jak gangsterzy. No bardzo mocne słowa ze strony Pawła Tanajno. Jasne, jasne. Policja, i to ja powtórzę, policja nie może zachowywać się jak gangsterzy, jeżeli sytuacja budziła wątpliwości i wyglądała to, jak opowiedział o tym pan Tanajno, to są odpowiednie służby i wewnątrz policji, i prokuratura, która powinna tą sytuację wyjaśnić. Jeżeli był to atak policjantów, co nie chce mi się wierzyć, generalnie powinni ponieść z tego tytułu wszelkie konsekwencje prawne. Petycja, którą wystosował NSZZ policjantów, wiąże się z odpieraniem pewnych ataków o upolitycznienie polskiej policji. Domagacie się tam m.in. powiązania budżetu policji ze wskaźnikiem PKB oraz wprowadzenia kadencyjności stanowiska komendanta głównego policji. Kadencja nie krótsza niż czteroletnia. To rzeczywiście może wzmocnić apolityczność policji, może pomóc w przyszłości. Znaczy, ja powiem tak, że pośród tego politycznego lamentu czasami, bo nie potrafię tego inaczej nazwać. Nie mówię o tym, co dzieje się teraz, jak niektórzy posłowie opozycyjni traktują policję. Mówię o tym, co działo się też 5 lat temu, 6 lat temu i 7 lat temu. Zawsze ta policja była wtrącana w taki sznyt polityczny, czyli byliście PO-ską policją, strzelaliście do górników, teraz jesteście PiS-owską policją i bijecie kobiety. Skoro ci politycy uznają, że jedni i drudzy, a może będą kolejni, którzy uznają, że policja jest polityczna, pomysł jest taki, jak też w innych krajach, w innych demokracjach, żeby komendanta głównego policji powoływał parlament. Parlament i w oparciu oczywiście jakieś merytoryczne względy o fachowość, a nie o sympatię z jednym czy z drugim obozem. Uważam, że tak jak jest w tej chwili z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, i z szefem NIK-u, jest to dobry kierunek i bierzmy przykład z innych krajów, w których tak to się odbywa i wtedy zdejmiemy z policji odium tego upolitycznienia, bo za to, co policja będzie robić, będzie odpowiadał komendant główny policji, który sam sobie dobierze współpracowników, a nie zrobią tego politycy i on będzie odpowiadał przed parlamentem i narodem i wtedy nie będzie zarzutu o upolitycznienie formacji. Jeżeli politycy faktycznie tak twierdzą, że jesteśmy upolitycznieni teraz, że byliśmy w przeszłości, no to powinni się wszyscy z tym zgodzić, a ja jakoś nie widzę w ich działaniach tego, żeby była chęć stworzenia tego stanowiska komendanta głównego właśnie w sposób apolityczny, bo wszyscy chcą mieć swojego komendanta. Czyli pana zdaniem to jest pomysł skazany już niestety z góry na porażkę? Myślę, że nie, bo coraz więcej rozmawiam z wieloma posłami, którzy się z tym generalnie zgadzają. Budzi wątpliwość powiązanie to z PKB, ale jest to też pomysł na to, żeby nawet jeżeli ten komendant zostanie główny wybrany przez parlament, żeby nie był na garnuszku ministra z PiS-u, czy ministra z Koalicji Obywatelskiej, czy ministra, nie wiem, z Lewicy. Więc jest to jakby chyba działanie takie, które, to znaczy mówię o złożeniu samego tego wniosku, tej petycji, które zyskuje coraz większe grono jednak ludzi, którzy zastanawiając się nad tym mówią, tak, jest to pójście w dobrym kierunku. Czy są to posłowie opozycji, czy są to może posłowie partii rządzącej, którym bardziej ten pomysł na ten moment się podoba? A na ten moment ja nie chciałem na ten temat mówić, bo posiedzenie Komisji do Spraw Petycji jest w czwartek i wtedy wyjdzie szydło nomen omen z worka i zobaczymy.
Wspomniał Pan o tym odium upolitycznienia policji, które ciąży nad nią. Pytanie, czy to właśnie odium sprawia, że obywatele, Polacy coraz mniej chętnie chcą właśnie do policji się zgłaszać? Mówi Pani o kandydatach do służby w Dokładnie policji. tak. Ta służba jest i zawsze była. To naprawdę nie jest łatwy kawałek chleba, wbrew temu, co czasami można przeczytać w prasie. Zawsze mieliśmy kłopoty, poza krótkim momentem z naborem. Myślę, że jednak też ludzie widzą, że i słyszą te komentarze, że będziemy rozliczać policjantów, zabraliśmy już jednej grupie policjantów część emerytur, tym, którzy przeszli na emerytury, bo objęła ich jakaś ustawa tak zwana dezubekizacyjna, która z tym nie ma nic wspólnego tak naprawdę. To byli ludzie, którzy też służyli po 90 roku, do jeszcze paru lat wstecz i zabrano im część świadczeń emerytalnych. Teraz za nie wiem, obstawianie demonstracji słyszałem z ust kilku posłów, tak, będziemy tych policjantów rozliczać. No ja jednak myślę, że ma to wpływ. Też, choć pewno nie jest to jakiś, nie jest to, ten najważniejszy element. Najważniejszy element to jest to, że ludzie zdają sobie sprawę jednak, że policjant służy całą dobę, świątek, piątek, niedziela, święta. No to są dni, których policjanci nie spędzają z rodziną i to jest trudna służba. W listopadzie 2020 roku w policji było 7177 wakatów, na koniec roku nieco ponad 5400 wakatów. Czy przybycie tych kolejnych nowych osób do policji mogło się wiązać z tym, że coraz więcej osób szuka pracy i ucieka właśnie do policji? Czy później po ustaniu epidemii, tego kryzysu, w którym się znaleźliśmy, problem z naborami znowu się pojawi? Trudno mi powiedzieć to pytanie do policyjnych kadrowców. Faktycznie jest dosyć długa kolejka w tej chwili nowych chętnych. Ja myślę, chciałbym, żeby ta kolejka była jeszcze dłuższa, bo uważam, że do policji powinniśmy przyjmować najlepszych, ludzi, co do których nikt nie ma wątpliwości. Nie chciałbym myśleć nawet, że w tej kolejce stoją ci, którzy w związku z tym, że gdzie indziej nie znaleźli roboty, no to pójdę do policji. Do policji powinni trafiać ci, którzy chcą służyć w policji, którzy do tej policji coś wniosą i będą od siebie dawać, więc trudno mi powiedzieć, jaki jest powód. Faktem jest, że COVID spowodował też to, że bo może tych policjantów już by było w tej chwili więcej na ulicach, są kłopoty z przeszkoleniem, jednak szkoły policji są zamkniętymi placówkami, gdzie jest duża grupa ludzi, więc nie można przeszkalać ludzi tak, jak to było przed pandemią. Bardzo dziękuję za rozmowę. Rafał Jankowski, przewodniczący NSZZ Policjantów, był gościem programu Newsroom. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. O programie szczepień także w dalszej części programu Newsroom. Teraz porozmawiam o tym z moim kolejnym gościem, Tomasz Latos, przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, witam serdecznie, kłaniam się. Przed momentem rozmawiałam z Rafałem Jankowskim, przewodniczącym NSZZ Policjantów. No i policjanci jako przedstawiciele służb mundurowych znaleźli się w etapie pierwszym Narodowego Programu Szczepień, ale dopiero w tej grupie 1C, ale chcieliby być szczepieni szybciej. Czy Pana zdaniem jest to zasadne i czy jest nadzieja na to, że ci policjanci będą zaszczepieni szybciej niż to przewiduje ten program? Ja myślę, że nadzieja będzie na przyspieszenie szczepień wtedy, kiedy tych szczepionek będzie więcej. Pamiętajmy, szanowni państwo, pani redaktor, że w tej chwili to podaż decyduje o wszystkim. My jako państwo jesteśmy przygotowani, jesteśmy gotowi. No oczywiście jesteśmy też otwarci, rozumiem, rząd jest otwarty na korekty ewentualne związane z logistyką szczepień. Natomiast nie da się tego wszystkiego zrealizować, jeżeli będzie szczepionek zbyt mało. Pamiętajmy, że producenci nie wywiązują się jednak swoich deklaracji. Pytanie w takim razie, czy te deklaracje strony producentów były na wyrost, dlatego że
dlatego że chcieli mieć jak największą część rynku, czy też te deklaracje, które były składane jesienią, przypomnę, wtedy producenci mówili raczej o przełomie stycznia i lutego i wtedy to było bardziej realne, chcieli zgromadzić pewną pulę szczepionek. Okazało się oczywiście, że lepsze zwyciężyła koncepcja, żeby szczepić w miarę jak te szczepionki były dostarczane, czyli zacząć szczepić wcześniej. Czy też jeszcze są to jakieś inne powody, ale to już tak naprawdę wiedzą przede wszystkim przedstawiciele unijni, którzy podjęli rozmowy w imieniu całej Unii z producentami. Jak będzie więcej szczepień, to oczywiście i policjantom można ona przyspieszyć i emerytów będzie można do końca marca wyszczepić w większej ilości. Panie pośle, myślę ale o czy pan będzie 70+. Bo to jest tutaj tak naprawdę tym wąskim gardłem. Panie pośle, ale czy pan będzie rekomendował to, aby policjanci, którzy są na tej pierwszej linii frontu, byli szczepieni jednak wcześniej? Pan będzie się przychylał do tego wniosku NSZZ policjantów? Panie redaktor, do mnie docierają sygnały z bardzo różnych środowisk o tym, że należałoby z jakichś powodów przesunąć ich na początek kolejki. Pamiętajmy o sytuacji, którą mamy w tej chwili. Ona jest następująca. Te szczepionki, które zostały zagwarantowane na pierwszy kwartał, zostały rozdysponowane, były prowadzone zapisy. Są oczywiście kolejne osoby, które są zapisane i mają informację, że jak tylko pojawią się dodatkowe szczepionki, to wtedy będzie kontakt do nich, będzie SMS czy telefon, aby zgłosiły się podany termin, kiedy to szczepienie się odbędzie. I to samo dotyczy kolejnych grup. Właśnie policjantów, ale nie tylko ich, przecież na pewno i grupa nauczycieli chciała być jak najszybciej zaszczepiona i pewnie można by jeszcze wymienić parę innych środowisk, chociażby osoby niepełnosprawne, które częściowo, te, które są w DPS-ach, są objęte tym szczepieniem, no ale zwracało się z prośbą o szczepienie również i kolejne grupy, właśnie jeżeli chodzi o osoby niepełnosprawne. Wszystko zależy tak naprawdę od tego, ile będziemy mieli szczepionek. Jak będą dodatkowe szczepionki, będzie można szczepić szybciej, więcej i kolejne grupy i przyspieszać ten proces. Powiedział pan na początku, że jesteśmy przygotowani i gotowi, nawet pomimo tego, że oczywiście tych szczepionek jest teraz mniej. Kiedy patrzy pan na ten pewien chaos, bo widzieliśmy też kolejki seniorów, którzy się ustawiają, tych seniorów, którzy próbowali się dodzwonić czy też zdalnie umówić na te szczepienia, czy patrząc na to i na te obrazki, które napływają do obywateli, rzeczywiście uważa pan, że jesteśmy przygotowani i gotowi, żeby sprawnie i bardzo szybko prowadzić te szczepienia w naszym kraju? Ja nie powiedziałem, że jesteśmy doskonali i nieomylni. Oczywiście, że to jest tak wielkie zadanie na tak ogromną, wielomilionową skalę, że z pewnością są różne rzeczy, które należałoby skorygować. To jest oczywiście zadanie rządu. Minister Dworczyk przede wszystkim jest tą osobą, która to koordynuje, ale także to jest zadanie oprócz ministra Dworczyka, ministra Niedzielskiego. Ja będę rozmawiał na ten temat więcej. Przecież po to jest jutro spotkanie w kancelarii premiera z wszystkimi klubami, nie tylko z koalicją rządzącą, ale z klubami przede wszystkim, może nawet z klubami opozycyjnymi, aby porozmawiać o różnego rodzaju problemach. Ja mam nadzieję, że to spotkanie jutro będzie konstruktywne, że dzięki temu spotkaniu będzie można... Jasne, panie pośle, bardzo ważne, że będzie to spotkanie, tylko o programie szczepień mówimy już od dłuższego czasu. Czy nie jest troszeczkę za późno, kiedy już powstał taki chaos na właśnie takie spotkania? Dzisiaj minister Dworczyk mówił o tym, żeby nie upolityczniać całego procesu szczepienia, odnosząc się tym samym do opozycji. Pytanie, czy nie trzeba było na początku, kiedy planowaliśmy cały program szczepień, porozmawiać z opozycją, tam też są lekarze, i ustalić jakiś wspólny front. No bo jak z kolei powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski, no to też ten program szczepień to nasze dobro narodowe. Może wcześniej trzeba było się nad tym pochylić. Tak, i dlatego była wcześniej taka rozmowa. 8 grudnia była specjalna Komisja Zdrowia poświęcona tej tematyce. Na posiedzeniu Komisji Zdrowia był zarówno minister Niedzielski, jak i minister Dworczyk.
i było szczegółowo omówione, jeszcze podkreślmy i przypomnijmy, przed dopuszczeniem szczepionek na teren Unii Europejskiej, już wtedy rozmawialiśmy na temat narodowego programu szczepień, były zgłaszane różnego rodzaju postulaty, propozycje przez opozycję, więcej. Był wyznaczony termin jeszcze kilka dni po posiedzeniu komisji, kiedy nadsyłano różnego rodzaju pomysły i to wszystko zostało przeanalizowane, w dużym stopniu uwzględnione. To oczywiście nie oznacza, że wszystko zrobiono doskonale, ponieważ no, pierwszy raz mierzymy się z takim problemem i z taką jego skalą. Myślę, że gdyby szczepionek było więcej, też byłoby łatwiej. Wreszcie no, wybrano różne drogi zgłaszania się na szczepienie. Ja słyszałem o sytuacjach, kiedy no, jak najbardziej dodzwoniono się i tutaj był ten kontakt w innej formule niż ta formuła bezpośrednia, kolejkowa, o której wspomniała pani redaktor. Ale przypomnijmy, jesteśmy cały czas jednak na początku tej drogi szczepień. Będą jeszcze kolejne grupy, będą kolejne szczepionki, będzie to tak naprawdę szło w milionach. Panie pośle, to jest bardzo, bardzo długa droga. To jest dobry moment, żeby dokonać ewentualnej korekty pod wpływem wniosków, które są z tych ostatnich kilkunastu dni. Panie pośle, z pewnością to bardzo długa droga. Mówił pan o tym, że i wiemy o tym, że tych szczepionek jest mniej w stosunku do tych deklaracji od producentów. Wiemy oczywiście o tych działaniach unijnych związanych z zapewnieniem poszczególnym państwom tychże szczepionek. Pytanie, czy rząd nie powinien bardziej się starać, aby poza tymi ustaleniami unijnymi sam jeszcze ściągał do naszego kraju dodatkowe szczepionki? Ja myślę, że na coś się umówiliśmy w obrębie Unii Europejskiej. Przypomnę, że rząd polski ma zadeklarowane, umówione, zakontraktowane tyle szczepionek, że mogliby się wszyscy obywatele co do jednego zaszczepić i jeszcze by szczepionki zostały. A więc to nie jest problem w tym, ile mamy zakontraktowane. Problem jest w tym, żeby te dostawy były zgodnie z deklaracjami, zgodnie z obietnicami. No i także oczywiście ważna jest pewna solidarność, na którą przywódcy wszystkich państw unijnych się umówili. Źle się dzieje, mówię tu najbardziej delikatnie, jeżeli ktoś się z tego wyłamuje. W moim przekonaniu należy sprawdzać raczej, co się dzieje, w jaki sposób struktury unijne, nasi przedstawiciele, mówię o całej Unii Europejskiej, rozmawiają z koncernami farmaceutycznymi. Bo to jest chyba w tym wszystkim najistotniejsze. Mam nadzieję także, że nikomu w Brukseli czy Strasburgu nie przyszło do głowy działać teraz mniej efektywnie i wolniej, dlatego że ktoś czeka na przykład na szczepionki francuskie. Panie pośle, obostrzenia. Sklepy w galeriach handlowych mają zostać otwarte od 1 lutego, tak wynika z nieoficjalnych informacji radia RMF FM. Czy to jest dobry moment na otwieranie galerii handlowych, kiedy słyszymy o kolejnych mutacjach koronawirusa, o mutacji koronawirusa, która dotarła także do Polski? Czy to jest dobry moment i ten moment, żeby już teraz otwierać galerie handlowe? Ja myślę, pani redaktor, że na pewno to, co jest na pewno złe, to na pewno jest złe, jeżeli będziemy mieli 10, 100 czy 1000 doradców i każdy będzie miał swoją koncepcję, każdy sposób oficjalny, gdzieś publiczny będzie mówił to, co on uważa. Panie pośle, ale pan jest lekarzem i co by pan rekomendował? Ale mamy grono ekspertów, którzy mają dostęp do określonych danych, analizują te dane epidemiologiczne. Gdybym był na miejscu ministra zdrowia czy na miejscu ministra Dworczyka, to bym przede wszystkim słuchał ekspertów, analizy epidemiologów i dopiero na podstawie tego bym podejmował decyzję. I zakładam, że tak właśnie robi minister Dworczyk czy minister Niedzielski, czy też pełnomocnik premiera pan profesor Horban. Bo tylko w ten sposób można zarządzać skutecznie. To, że ja jestem lekarzem, ale nie mam oczywiście dostępu do tych bieżących, szczegółowych analiz, to w związku z tym nie mam powodów wiedzieć lepiej niż wspomniane te osoby. Mam nadzieję tylko, że to grono ekspertów bazuje na sprawdzonych danych,
pogłębionej analizie i w oparciu o to podejmuje decyzje. A i tak pamiętajmy, że pierwszy raz zdarzyliśmy się z pandemią w takiej skali, pierwszy raz mamy tego rodzaju problemy, mówię teraz w skali światowej. Panie pośle, jasne, to jest oczywiście problem. Wszyscy uczymy się na błędach. Wszyscy uczymy się na błędach, to jest nowy, zdobywanie doświadczeń w nowy trakcie. Problem proszę dla zobaczyć, wszystkich. Pani redaktor, niektórzy się otwierali, zamykali, bardzo różnie to było. W tej chwili rzeczywiście na przykład nasi sąsiedzi, którzy przedtem byli za otwieraniem, teraz chcą trzymać w jakimś dużym stopniu lockdown, nawet do końca marca, nawet takie są, pojawiają się głosy. Zobaczymy w takim razie, panie pośle, jakie będą polskie decyzje. Zatem czy 1 lutego te galerie zostaną otwarte? Jak to wynika z pana wiedzy? Nie mam na ten temat wiedzy, zakładam, że będą otwarte, ale sytuacja tu jednak jest dynamiczna i tutaj naprawdę dzień, dwa wzrostu zachorowań może determinować zmianę podejścia. Musimy wszyscy o tym pamiętać i wszyscy musimy być na to przygotowani. Czyli panie pośle, ten dzień 1 lutego jest dniem realnym na to, żeby znowu zrobić zakupy w galeriach handlowych? To o to proszę pytać rząd, bo oni będą w tej sprawie podejmować decyzje. Panie pośle, inny bardzo ważny wątek, który od początku epidemii pojawia się w dyskusjach. Chodzi o godziny dla seniorów. Czy one powinny zostać utrzymane, czy jednak powinny zostać zlikwidowane? W moim przekonaniu powinny zostać utrzymane. Nie widzę specjalnie problemu, jeżeli między godziną 10 a 12 pozostałe osoby, które pewnie w większości są w pracy, nie będą mogły zrobić zakupów. Tak, w moim przekonaniu do czasu zaszczepienia dużej populacji seniorów należy im, dbając o ich bezpieczeństwo, takie godziny wydzielone utrzymać. Można oczywiście dyskutować, czy to mają być aż 2 godziny, czy nie wystarczy trochę mniejszy czas, ale jestem zwolennikiem utrzymania takiego wydzielonego czasu. Aczkolwiek znowu mówimy i rozmawiam z panią bez znajomości szczegółowych analiz, na ile to rzeczywiście seniorzy z tego efektywnie korzystają. No bo mogą iść między 10 a 12, ale mogą także iść w pozostałych godzinach i trzeba by pewnie tu zrobić szczegółową analizę, jak to wygląda w praktyce. Panie pośle, jako przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia, luzowanie których obostrzeń rekomendowałby pan na początku? To wszystko zależy, pani redaktor, szanowni państwo, od naszej indywidualnej dyscypliny. Ja zawsze. Panie pośle, ale konkretnie, czy to restauracje? Pani redaktor, gdyby wszyscy, podkreślam, nosili maseczki, przestrzegali odległości, to w ogóle by nie był potrzebny lockdown. Można by w ogóle nie wprowadzać żadnych ograniczeń. Problem polega na tym, że niestety nie wykazujemy się wystarczającą dyscypliną. I tu jest pies pogrzebany, jeżeli tak można powiedzieć. W związku z tym mamy 2 drogi. Jedna droga to zaszczepienie, druga droga to przestrzeganie tych obostrzeń. Więc jeżeli byśmy jako społeczeństwo zmienili podejście i przestrzegali te obostrzenia, wtedy możemy poluzować. Kwestia oczywiście otwarcia ponownie, bo były już przecież otwarte restauracje czy też instytucje kulturalne z pewnymi ograniczeniami co do liczby osób. Tak, ja osobiście jestem za tym, z pewnymi ograniczeniami wrócić do tego, co było na przełomie lata i jesieni, pod jednym wszak warunkiem, że będziemy zdyscyplinowani. Bardzo dziękuję za rozmowę. Tomasz Latos, przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia, Prawo i Sprawiedliwość, był gościem programu Newsroom. A w programie Newsroom czas na kolejnego gościa, z którym między innymi o szczepieniach, ale także o różnych prawnych rozwiązaniach porozmawiamy. Ryszard Kanisz, adwokat, były szef MSWiA. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry.
Fundusz kompensacyjny. Jeśli dojdzie do hospitalizacji po szczepieniu, ta wypłata będzie wynosiła od 10 do 100 tysięcy złotych w zależności od długości czasu leczenia. To wiemy, na jakich zasadach ma funkcjonować właśnie ten fundusz kompensacyjny w przypadku wystąpienia tych niepożądanych odczynów poszczepiennych, ale mamy historię śmierci pacjenta w Oleśnicy, który otrzymał pierwszą dawkę szczepienia. Czy w tej sytuacji rodzina, czy też najbliżsi tego pacjenta powinni dostać takie odszkodowanie, zadośćuczynienie z takiego właśnie funduszu? Nie mamy informacji, czy ten fundusz już istnieje, czy on już powstał. Na razie były zapowiedzi, na razie były propozycje. Natomiast jeżeli potwierdzi się to, o czym się mówi w Oleśnicy, że tam nastąpił zgon w wyniku tego szczepienia, powtarzam, potwierdzi się, no to oczywiście odszkodowanie rodzina powinna dostać. Do tego nie mam żadnych wątpliwości. Czy zgłaszają się do Pana jakieś osoby, które zostały zaszczepione, które mają później jakieś problemy zdrowotne, które zgłaszają się właśnie z takimi zdrowotnymi problemami też około koronawirusowymi? Nie, jak do tej pory nie ma takiego zjawiska. Niezauważalne jest to zjawisko, aby ludzie już teraz w wyniku różnego rodzaju problemów zdrowotnych chcieli występować o odszkodowanie, czy uważają, że odnieśli jakiś uszczerbek na zdrowiu. Jeszcze tego nie ma, być może dlatego, że do tej pory szczepieni byli lekarze, którzy siłą rzeczy znają swoje ciało i kwestie zdrowotne, pracownicy służby zdrowia, i te osoby najstarsze, ale te osoby najstarsze często też nie identyfikują różnych swoich schorzeń z bezpośrednim zdarzeniem szczepienia. Także nie ma jeszcze tego rodzaju zdarzeń, ostatnio, żeby ludzie się zgłaszali. Ostatnio bardzo wielu, szczególnie seniorów, miało problem z tym, żeby zapisać się na, czy wpisać się na tą listę szczepień. Czy Pan może już próbował zapisać się, zarejestrować na tej liście szczepień? Ja jestem po 60, czyli jeszcze się nie kwalifikuję. Dopiero osoby co najmniej o te 8 lat starsze ode mnie. Natomiast, i nie próbowałem oczywiście, natomiast to, co się działo w Polsce, to jest skandaliczne. No akurat były mrozy, były bardzo niskie temperatury. Ludzie od czwartej, od bardzo wczesnych godzin poradnych stali przed tymi przychodniami, żeby się zapisać. Ja zgadzam się z tezą, że przecież my wszyscy jesteśmy dokładnie w tej chwili już zarejestrowani w poszczególnych przychodniach. Doskonale wiadomo, kto ile ma lat, to wynika z PESEL-u. I te zapisy to nie powinny mieć miejsca, to cały system ochrony zdrowia. Administracja rządowa powinna się zwracać do ludzi i wskazywać im termin, gdyby ktoś nie mógł, to kolejny i tak dalej. Ja nie rozumiem tego bałaganu zupełnie. To jest naprawdę... A Pana zdaniem z czego wynika ten bałagan i chaos, który pojawił się z tym programem szczepień? Niekompetencji, ale czyjej niekompetencji? Niekompetencji wszystkich, którzy za to odpowiadają. Sumnie zostało nazwane Narodowym Programem Szczepień. Tego narodowego niewiele wychodzi na to, bo nie ma w tej chwili szczepionek, to możemy zrozumieć, że są kłopoty na linii producenci, odbiorcy. Natomiast to, że nie wykorzystano całego systemu informatycznego i systemu rejestracji w systemie zdrowia i PESEL-u, to uważam, że to pan minister Dworczyk, cały rząd za to odpowiada, minister zdrowia. To jest w ogóle dla mnie niepojęte, jak ci ludzie zajmują się rzeczami, o których kompletnie nie mają pojęcia. Ja nie mówię o samym zaszczepieniu, tylko mówię o systemie organizacji. A czy pana zdaniem prokuratorzy powinni być tą uprzywilejowaną grupą, która będzie się szczepiła wcześniej przed innymi? Tych grup uprzywilejowanych się oczywiście zawsze mnoży, bo każdy by chciał być uprzywilejowany. Ja uważam mimo wszystko, że
Czym mniej uprzywilejowanych, tym lepiej. Uprzywilejowani powinny być oczywiście ludzie zajmujący się ochroną zdrowia, ale już nie pracownicy firm farmaceutycznych, bo to znowu była niedoróbka rządu. A prokuratorzy? Ale do tego dojdę. I oczywiście nie prokuratorzy, nie adwokaci, który to ja zawód wykonuję, czy nie ludzie, którzy się z innymi stykają, bo jeżeli prokuratorzy, to ja bardzo proszę, żeby zaszczepić kobiety siedzące na kasach w supermarketach, a nie prokuratorów. To wynikało z tego, że Ziobry się boją w tym rządzie, bo może mieć na każdego haka i jak powiedział prokuratorzy, to od razu potulnie Dworczyk się na to zgodził. Nie ma żadnych podstaw. Miejmy zasady, jak od najstarszych do najmłodszych, to tak powinno być. Pozostańmy przy prokuratorach. Kilku z nich zostało przeniesionych do innych jednostek i o tych przeniesieniach, czy do nich odniósł się Andrzej Duda w wywiadzie dla TVN24, który powiedział tak. Akurat w zawodach prawniczych jest tak, że zawód prawniczy można sobie zmienić. Będąc prokuratorem można przejść do innego zawodu prawniczego. Jeżeli państwu prokuratorom jest tak źle, bo rozumiem, że narzekają, że jest im bardzo źle, to ja tutaj problemu nie widzę. Niekoniecznie trzeba w zawodzie prawniczym państwowym pracować. Jak pan odniesie się do tych słów Andrzeja Dudy w wywiadzie udzielonym TVN24? Nie przystoi prezydentowi, żeby wypowiadać takie słowa. Pan prezydent w tym dniu musiał być w bardzo złej formie. Tak się nie da, dlatego że ludzie, którzy działają w ramach struktur państwowych, nie są pozbawieni swojej godności, swojej wiedzy, swojej również niezależności w przypadku prokuratorów. Także te słowa pana prezydenta bardzo mnie zasmuciły. Muszę powiedzieć, że byłem wstrząśnięty i zasmucony tym, że pan prezydent tego rodzaju słowa wypowiedział. Czy pana zdaniem są to szykany, jak mówią w swoim oświadczeniu sędziowie Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku? Piszą tak, kierowanie prokuratorów na delegacje w miejscowościach odległych od miejsca ich zamieszkania odbywa się w okolicznościach mających znamiona szykan. Dla pana to też są szykany? Ze strony prokuratora krajowego są to szykany, oczywiście. Nie ma żadnych wątpliwości. To są szykany ze strony prokuratora krajowego Bogdana Święczkowskiego. Te wszystkie przeniesienia nie są przypadkowe. To są ludzie w 1/3, którzy działali w stowarzyszeniu opozycyjnym w stosunku do Ziobry, Lex Super Omnia. I oczywiście, że to jest sposób taki zastraszania. Ja pani powiem o wielu innych mechanizmach. Na przykład w prokuraturach regionalnych zostali do tych prokuratorów awansowani ludzie, którzy mieli doświadczenie tylko w prokuraturze rejonowej, im się mówi, że jak robicie jakąś sprawę, która jest ważna dla Święczkowskiego czy Ziobry, to przeniesieni zostańcie do Warszawy i oni, nazwijmy to, bez żadnego respektu dla faktów, często chcą awansować. Mogę powiedzieć o kolejnej sprawie. Ja w Krakowie, w sprawie tam dotyczącej tej grupy kibiców, sąd apelacyjny uchylił tymczasowe aresztowanie mojego klienta, a dzisiaj się dowiedziałem, że zaraz po południu, ze strachu pewnie, pani prokurator wniosła wniosek o tymczasowe aresztowanie, mimo że sąd apelacyjny uchylił i już jutro jest termin. Proszę sobie wyobrazić. Czyli krótko mówiąc, sąd dostosowuje się do prokuratury. Bez możliwości przeczytania wniosku przez adwokata, obrońcę i tak dalej, i tak dalej. To są rzeczy niepojęte. No i niestety to są rzeczy, które są w ramach systemu stworzonego przez Zbigniewa Ziobrę w prokuraturze. Ja się tym wszystkim bardzo martwię, bo tutaj nie ma całkowicie obrony podstawowych praw człowieka i jest naruszona polska konstytucja, artykuł 41, który mówi, że każdy ma prawo do wolności i każdy ma prawo do zaskarżenia do sądu swojego pozbawienia wolności. Natomiast powtarzam, w piątek sąd apelacyjny w Krakowie uchyla,
a już jutro kolejne posiedzenie, czyli jakby pokazanie ludziom, że prokuratura może wszystko i zmusić sąd do tego, żeby następnego dnia od razu wyznaczał sprawę, nie wtedy, kiedy kogoś się zatrzymało i trzeba zastosować tymczasowe aresztowanie, ale kiedy ktoś już wiele miesięcy siedzi w areszcie. Panie mecenasie, czas nas goni, a ja mam jeszcze kilka kwestii, które bym chciała z panem poruszyć. Dziennik Gazeta Prawna pisze dzisiaj o pewnym projekcie Ministerstwa Sprawiedliwości. Chodzi o pisma sądowe nadawane mailem, które będą uznane za doręczone następnego dnia po wysłaniu. Terminy do złożenia na przykład apelacji będą płynąć, nawet jeśli adwokat nie odczyta tego dokumentu. Czym to może skutkować? Tym, że nie zmieszczą się zarówno strony, jak i adwokaci w terminach. Tego rodzaju, ja nie mam nic przeciwko wysyłaniu mailem różnego rodzaju dokumentów, już dzisiaj to się często też tak odbywa, ale musi być dowód doręczenia. Czyli krótko mówiąc, jeżeli sąd nie ma dowodu doręczenia, chociażby poprzez potwierdzenie kliknięciem otrzymania, no to nie może być termin. No. Nie może być termin w stosunku do czynności, o której nie wie nic strona, która ma prawo do zaskarżenia. To znowu jest jakieś działanie na skróty, działanie, które ma uniemożliwić funkcjonowanie państwa. Panie mecenasie, w tym temacie stawiamy kropkę. Jeszcze raz przywołam słowa Andrzeja Sprawiedliwości i prokuratorowi krajowemu, że artykuł 1 Konstytucji, Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli, a nie tylko ich. Wszystkich, każdego Polaka. Także... Panie mecenasie, niestety tutaj muszę brutalnie przerwać, ponieważ jeszcze jedna kwestia i proszę o bardzo krótką odpowiedź. Andrzej Duda, przywoływany już przeze mnie wcześniej w wywiadzie dla TVN24 o policji, powiedział, że jeżeli chodzi o zachowanie policji w czasie strajków, no w zasadzie to działanie było profesjonalne, no i najważniejsze, że tak naprawdę podczas tych protestów no nikt nie ucierpiał, nikt nie zginął. Jak pan odniesie się do tych słów Andrzeja Dudy w wywiadzie? Całkowicie się nie zgadzam. Podczas protestów strajku kobiet działanie policji było totalnie nieprofesjonalne, upolitycznione, a mówienie, że nikt nie zginął, no to prawda, tylko były połamane ręce, gaz łzawiący prosto w twarz i tysiące różnych kompromitujących dla policji sytuacji. Także nie zgadzam się, że policja... I tutaj stawiamy kropkę. Ryszard Kalisz, adwokat, były szef MSWiA, był gościem programu Newsroom. Panie mecenasie, dziękuję bardzo za rozmowę w programie Newsroom. I bardzo szybko, drodzy państwo, przechodzimy do tematów sportowych, bo w Egipcie trwają Mistrzostwa Świata Piłkarzy Ręcznych. Wprawdzie nasi reprezentanci nie awansowali do ćwierćfinału tej imprezy, ale grają naprawdę bardzo dobrze i grę właśnie naszej reprezentacji na Mistrzostwach Świata w Egipcie już teraz ze swoimi gośćmi oceni Mateusz Skwierawski, WP Sportowe Fakty. Mateusz Skwirawski, dzień dobry. Moimi gośćmi są Artur Siódmiak, były reprezentant Polski, i Kamil Sypszak, obecny reprezentant Polski, zawodnik PSG. Dzień dobry panowie. Witam. Ja zacznę od pytania do Kamila, ponieważ Kamil nie pojechał na trwające mistrzostwa z powodu zarażenia koronawirusem. Zapytam cię, Kamil, tak formalnie, jak tam twoje zdrowie, bo już wiemy, że wróciłeś do treningów. No w porządku. No tak, wrócić do treningów to jeszcze nie na 100%, bo... Przechodzę jeszcze badania kardiologiczne i jeszcze czekamy na wyniki. Wstępne wyniki są dobre. Serce zachowuje się całkiem sprawnie, więc większych jakichś tam komplikacji nie ma. Aczkolwiek muszę przyznać, że no COVID mnie nie oszczędził. Ja wiem, że to może być pytanie retoryczne, ale jak zareagowałeś na wieść, że niestety nie będziesz mógł wyjechać do Egiptu z drużyną? No był to dla mnie naprawdę ogromny cios, bo jechałem w nowym roku tak naprawdę na zgrupowanie z myślą taką, że będę mógł pomóc reprezentacji i razem stanowić ich siłę i walczyć gdzieś o te najwyższe cele.
No niestety COVID tutaj trochę popsuł moje plany, ale miejmy nadzieję, co się odleczy, to się nie ucieczy. Dokładnie. Na pewno oglądając naszą reprezentację, troszeczkę wynagrodziła ci to wszystko grą swoją. Czy wy panowie spodziewaliście się przed turniejem, że nasza kadra dotrze w takie miejsce, że miejsce w gronie 16 najlepszych zespołów świata właśnie udaje się uzyskać? Czy bralibyście to w ciemno? To może ja. Cześć Kamil w ogóle. Cześć, cześć. Słuchajcie, oczywiście, że ja myślę, że taki to był plan minimum, żeby wyjść do turnieju głównego i dobra gra plus awans i poparty naprawdę solidnym postępem w grze naszej reprezentacji pozwolił i myślę, że pozwala nam optymistycznie patrzeć w przyszłość. Ja uważam, że dzisiejszy mecz z Niemcami będzie naprawdę ciekawy. Nie stoimy na straconej pozycji. W przypadku wygranej wylądujemy między 9 a 12 drużyną świata w takim przedziale. Wydaje mi się, że to byłoby naprawdę fantastyczne i ustawiłoby nas naprawdę w kolejnych losowaniach, a przede wszystkim pod morale nasze, które są już i tak rozbuchane, na pewno byłyby też jeszcze lepsze. W tej drugiej grupie mierzyliśmy się z Węgrami, dzisiaj spotkanie z Niemcami. Czy waszym zdaniem, panowie, z Węgrami dało się zrobić coś więcej, czy nie było takiej możliwości? Kamil, jak oceniasz? Może ja tak tutaj ze swojej strony. No oczywiście, że dało się, bo naprawdę te błędy, które tutaj zapadły w tym meczu, to były takie małe błędy, które można bardzo szybko skorygować i jeżeli by nam to się udało zrobić i mielibyśmy możliwość zagrać kolejny mecz z Węgrami, to ten mecz wyglądałby zupełnie inaczej. Tutaj trener Rombel podkreślał po spotkaniu o błędach technicznych i o takim braku zimnej krwi w tych sytuacjach kluczowych po kontratakach. Panie Arturze, pan właśnie myśli, że to spowodowało, że to spotkanie przegraliśmy z Węgrami? Tak, no pierwsze 10 minut graliśmy naprawdę dobrze. No później był zastój i no Węgrzy po prostu wykorzystali nasze błędy. 8 błędów technicznych plus 3 nieprzestrzelone, 100% sytuacje. To praktycznie każdy zespół by zrobił i wynika to oczywiście z różnych czynników i troszeczkę z głowy i z braku timingu, podjęcia niewłaściwej decyzji. Ale to, tak jak Kamil wspomniał, to są naprawdę drobne rzeczy, które można wyeliminować. Dlatego ja przychylam się do jego słów, bo kolejny mecz z Węgrami mógł być zupełnie inny i wygrany przez nas zespół, ale to jest tylko gdybanie. No tym bardziej, że druga połowa już była przez nas wygrana. W każdym razie pokazuje to, że mamy bardzo duży potencjał i idziemy w dobrym kierunku. A jeżeli chodzi o atmosferę, Kamil, w zespole, jak zawodnicy są, jak podchodzą do tego, co osiągnęli już podczas tego turnieju? Na pewno masz kontakt z zawodnikami i powiesz nam tutaj troszeczkę. No, na atmosferę nigdy nie narzekaliśmy w reprezentacji. Są od tego odpowiednie osoby, które zawsze o to dbają. Zaliczałeś się może do tych osób? Zaliczasz się? No jestem jedną z nich, tak, na pewno jestem bardzo rozrywkowym i zawsze staram się wprowadzać trochę humoru gdzieś tam w treningu, bo wiadomo o to chodzi, też trzeba mieć z tego fan. No ale na pewno chłopacy nakręceni tymi wynikami w grupie, przez grupę przeszliśmy jak burzę tak naprawdę i wielu tutaj się nie spodziewało, że tak dobrze nam pójdzie, a widać było, że ta atmosfera i ta wiara w siebie rosła z meczu na mecz i ja myślę, że teraz ten mecz z Niemcami też powinien być troszeczkę taką kropką nad i dla nas i gdzieś mniej więcej odkreśleniem pewnego etapu, do którego teraz doszliśmy i pracy, którą wykonaliśmy. Czy kadra potrzebowała takiego turnieju po to, żeby scementować tą całą przebudowę, która trwała w ostatnim czasie, też umocnić tą wiarę w siebie? No oczywiście, najlepszym treningiem jest mecz i udział w takich turniejach podnosi kwalifikacje, łapiemy doświadczenie i to jest naprawdę bardzo dużo. Ileś rozegranych turniejów dopiero pozwoli w takich newralgicznych momentach, trudnych momentach na turniejach rangi mistrzowskiej wygrywać mecze. Dramaturgia na pewno nie jest nam obca, ale tak jak powiedziałem, takie turnieje dają pewność siebie, ogrywają na arenie międzynarodowej, wypływają czasami nowi gracze, czasami sami zawodnicy przekraczają pewne bariery, więc jak najbardziej to jest kolejny etap, który
dzisiaj zakończymy i dalej będą eliminacje do Mistrzostw Europy i chyba finalnym turniejem, który rozliczy w jakiś sposób pracę kilkuletnią z sztabu Patryka Rombla, będą do Mistrzostwa Świata w 2023 roku. Tutaj ostatnie pytanie zadam do Kamila, ponieważ jeżeli dobrze pamiętam, o 15.30 zaczyna się trening Kamila, dlatego nie będziemy przedłużali, obiecałem, że nie będziemy przedłużali. To pytanie o wiarę zadałem nie przypadkiem, ponieważ ostatnio miałem okazję rozmawiać z Karolem Bieleckim i on tutaj właśnie zasugerował, że tej wiary może wśród kibiców w waszą reprezentację nie było tak dużo jak w tych latach Karola Bieleckiego. Czy ty, Kamil, uważasz, że właśnie potrzebny był taki turniej, żeby kibice na nowo uwierzyli w reprezentację? Czy zawodnicy też mogli tak się troszkę czuć, że tej wiary brakowało? No tak, ja myślę, że na pewno po tym turnieju troszeczkę się to zmieni. To podejście fanatyków piłki ręcznej. No bo wiemy, jakie było nastawienie ludzi i podejrzewam, że no, tam słuchy gdzieś tam dochodziły, że Polska jedzie na mistrzostwa, mecz otwarcia, mecz tutaj o punkty jakiś tam i mecz zamknięcia, tak? Myśleli, że po trzech meczach to się wszystko bardzo szybko skończy. My zrobiliśmy dużą niespodziankę, bo na cztery mecze trzy wygraliśmy, no i mecz z Hiszpanią przegraliśmy naprawdę nieznacznie, więc przede wszystkim ta wiara chłopaków sama w siebie na pewno bardzo, bardzo wzrosła podczas tego turnieju. No i tutaj mieliśmy prosty przykład. Wyjeżdżając na mistrzostwa, żadna telewizja polska nie wykupiła relacji, nie wykupiła transmisji. Później gdzieś tam po tej fazie grupowej jednak ktoś zmienił zdanie. Ty chyba, Kamil, sam oglądałeś mecze na telefonie, tak? Tak. No ja akurat jestem we Francji, nie miałem dostępu tutaj do telewizji polskiej na telewizji, ale no wiadomo, już teraz tak idziemy do przodu, że można gdzieś to wszystko sobie odnaleźć w internecie, więc nie było z tym problemu. Jasne. Kamil, tobie bardzo dziękujemy. Uciekaj na trening. Wszystkiego dobrego. Dużo zdrowia. No ja przykro mi bardzo, ale naprawdę muszę już lecieć, bo jestem na limicie, a nie chcę płacić kar. Jasne. A duże są kary za spóźnienia u was? Spore. Jasne. Bardzo dziękujemy. Kamil Dzięki Sypczak. Bardzo. Pozdrawiam. Panie Arturze, zostajemy teraz we dwóch. Zapytam pana, czy tworzy się coś przełomowego, coś niezwykłego w naszej reprezentacji? Czy taki turniej może być impulsem do tego, żeby nawiązać może do tych waszych wyników, do waszej kadry? Co to pokazuje, ten turniej i dobra gra Polaków i to, że kibice mogą oglądać w telewizji polskiej te ostatnie spotkania, to przypominają mi się czasy, gdzie styczeń to był okres zarezerwowany dla piłki ręcznej i dla skoków narciarskich. I myślę, że dobra gra naszych reprezentantów wlała w nas nadzieję i przyciągnęła kibiców do telewizorów czy też do komputerów i powoli myślę, że będzie wiara w tych chłopaków wzrastać. Oni odpłacą nam się bardzo dobrą grą i na to liczymy, bo naprawdę progres tej drużyny widać, a przede wszystkim widać taki team spirit. Oni cieszą się tą grą, oni widać, że są zgraną ekipą, a to już jest bardzo dużo, bo indywidualności mogą wygrać jedno czy dwa spotkania, natomiast wygrywa zawsze zespół i zespół w tych ciężkich momentach pokazuje swój charakter i myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, aby tak właśnie było. To były świetne spotkania czy z Hiszpanią, czy z Brazylią. Z Hiszpanią przegraliśmy jedną bramką, z Brazylią rozgromiliśmy. Pan widział po nastawieniu zawodników, po ich grze, że chcieli coś udowodnić? Ja myślę sami sobie. Chcieli udowodnić, że potrafią grać na dobrym poziomie, chociażby z mistrzem, wielokrotnym mistrzem świata czy Europy, Hiszpanami. Jak równy z równym, przegrać nieznacznie. Oczywiście były mankamenty w grze naszej reprezentacji i tego nie unikniemy, zawsze tak będzie. Natomiast, tak jak powiedziałem, jest dobry progres, jest... Myślę, że dobry prognostyk w postaci pracy dwuletniej sztabu szkoleniowego Patryka Rombla i z tego należy się cieszyć, bo rozmawiam często z chłopakami, oni udowodnili już wielokrotnie, że potrafią walczyć z najlepszymi, a doświadczenia i możliwość sparowania na takim poziomie i starcia się z zawodnikami klasy światowej, jak i chociażby prowadzą chociażby Hiszpanami czy też Węgrami, no działa na in plus. Młodzi zawodnicy się rozwijają, a reszta łapie doświadczenie, które na pewno będzie procentowało. Z Węgrami braliśmy gdzieś pod uwagę, że to spotkanie może zostać przegrane z racji na klasę rywala, chociaż oczywiście wierzyliśmy w sukces naszego zespołu. A jakie są pana przeczucia przed spotkaniem z Niemcami?
pan co, oczywiście to będzie ciężkie spotkanie. Myślę, że Niemcy muszą, bo to zespół bardziej utytułowany, mimo że osłabiony, natomiast tam jest presja bardzo duża w wyniku i oni będą chcieli ten mecz za wszelką cenę wygrać. My możemy. To jest taka zasadnicza różnica podejścia do spotkania i ja uważam, że motorycznie i technicznie jesteśmy bardzo dobrze przygotowani, więc wydaje mi się, że ten mecz będzie wyrównany, aczkolwiek Niemcy stracili na swojej sile, bo kilku czołowych zawodników odmówiło gry w reprezentacji ze względu na sytuację z COVID-em. Natomiast mimo wszystko to jest zespół, który ma bardzo dobrą bramkę, ma bardzo dobrych skrzydłowych i gra solidną niemiecką ułożoną piłkę ręczną. Chciałbym, żebyśmy wygrali ten mecz jedną bądź dwoma bramkami po dużych emocjach i myślę, że na to stać się nasz zespół. A czy mecz z Niemcami coś pokaże naszej kadrze, w którym miejscu jesteśmy, do którego miejsca możemy dojść w najbliższym czasie? Na pewno to będzie drugi mecz o coś z zawodnikami. Znaczy w ogóle z Niemcami muszę powiedzieć Państwu, że zawsze są te spotkania obarczone jakimiś dodatkowymi emocjami. My za naszych czasów też sparingując czy grając o stawkę z reprezentacją Niemiec zawsze to były zacięte spotkania i tutaj na pewno odpuszczenia nie będzie. Czy coś udowodnią? Ja myślę, że udowodnią sami sobie, że są w stanie wygrać, bo nie daje, że chyba dwa lata temu Patryk Gromber, z tego co się nie mylę, rozpoczynał swoją karierę trenerską i przygodę z piłką ręczną na poziomie reprezentacji właśnie meczem z Niemcami i tam sromotnie przegraliśmy, więc myślę, że to będzie bardzo miły rewanż zakończony happy endem dzisiaj w Egipcie. Panie Arturze, chyba nie będę oryginalny. Rozmawiając z panem nie mogę nie zapytać o pana słynny rzut z 2009 roku. Czy pan już jako zawodnik po karierze czasami sobie próbuje z tej pozycji odtworzyć tamto zdarzenie? Wielokrotnie zostałem o to poproszony przy różnego rodzaju eventach. Wpadało? Czy nie chciała piłka wpaść do bramki? Spadało. Oczywiście ja już troszeczkę jestem wiekowym sportowcem, że tak powiem, bo jeszcze się nim czuję. Natomiast jakieś operacje, które przeszedłem barków, na pewno uniemożliwiają mi to w pewnym zakresie, ale bardzo często gdzieś na jakiś, przy okazji jakichś eventów sportowych, na które jestem zapraszany i pojawia się zapytanie, czy Artur Siódmiak rzuci przez całe boisko i czasami wykonuje ten rzut faktycznie. A to jest jakby pierwsze pytanie do pana kierowane, gdziekolwiek się pan pojawi, tak, że o, pamiętam pana, Norwegia, 2009 rok, Mistrzostwa Świata, rzut? Niewątpliwie, wie pan, mam tą łatkę i to jest no, całkiem miłe, natomiast już parę lat ładnych minęło i myślę, że tutaj kibice jeszcze pamiętają. No, dziś zapisałem się w arkanach tej piłki ręcznej. Wszyscy wiedzą, że ten mecz z Norwegią otworzył nam szansę i zdobyliśmy brązowy medal w Chorwacji na Mistrzostwach Świata, natomiast no gdzieś oprócz tego sukcesu drużynowego faktycznie kibice cały czas gdzieś, jak jest słowo Siódmiak, to jest mecz z Norwegią i no taka synergia będzie i myślę, że tego już nie unikniemy. Ja przed naszą rozmową sobie oczywiście puściłem w internecie pana bramkę, żeby sobie przypomnieć, a pan czasami to robi jeszcze, czy już nie? Nie. No wielokrotnie na antenach różnych stacji są jakieś wspominki, gdzieś to się pojawia. Więc czasami trafiam na takie urywki. Natomiast za dużo chyba tego już było, tak? Wie pan, ostatnio oglądałem finał Mistrzostw Świata z Niemiec z 2007 roku i tam no, byłem bardzo zdziwiony, jak ten mecz szybko się skończył i przeleciał gdzieś mi w głowie i również na parkiecie, więc czasami wracam, ale rzadko. Panie Arturze, bardzo dziękujemy za rozmowę. Naszym gościem był Artur Siódmiak. A z Arturem Siódmiakiem rozmawiał Mateusz Skwierawski, WP Sportowe Fakty. Panowie, dziękuję bardzo. I tak jak mówił Mateusz i jego goście, dzisiaj ten ostatni mecz dla Polaków na Mistrzostwach Świata w Egipcie. Zagramy z Niemcami, to już wieczorem, a mecze z Niemcami, szczególnie w piłce ręcznej, cieszą się zawsze bardzo dużym zainteresowaniem, więc z pewnością warto to spotkanie śledzić. No a przypomnijmy, że w 2023 roku to Polska i Szwecja wspólnie zorganizują Mistrzostwa Świata. I tym sportowym akcentem kończymy program Newsroom. Ja tradycyjnie zachęcam Państwa do śledzenia wirtualnej Polski. O 8.30 program Tweet, chwilę później Money, to się liczy. I o 14.00 jak zwykle program Newsroom. Na jutro zapraszam w imieniu Sebastiana Ogórka. A za teraz już dziękuję. Agnieszka Kopacz. Do zobaczenia.